Serdecznie witamy, pozdrawiamy Wrocławia. Głównym naszym celem wyjazdu jest Jarmark Świąteczny w Wrocławiu. Przy okazji pokażemy część Starego Miasta. Jest okres przedświąteczny, że sceneria będzie wspaniała. Miasto, które jest jedno z najstarszych w Polsce, ma już ponad 1000 lat. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Piotrek, Sylwia i Rufi. Cześć! Jak widać, przy ratuszu mamy mnóstwo stoisk, jak również w głębi rynku. Dla każdego coś dobrego. Właśnie znajduje się przed starym ratuszem, który jest jednym z najlepszych zachowanych zabytków we Wrocławiu. Ratusz naprawdę robi wrażenie. Powstał w kilku etapach. Ratusz we Wrocławiu był budowany nawet przez 250 lat. Początki jego budowy rozpoczęły się pod koniec XIII wieku, zakończono w XVI wieku. Oczywiście ratusz był modernizowany, remontowany. Jak widać, wspaniały zegar słoneczny. Obecnie w środku ratusza znajduje się Muzeum Mieszczańskie, jak również jedna z najstarszych restauracji, restauracja świdnicka, restauracji w Europie, że naprawdę ciekawa sprawa. Może sobie tam pójdę na jakąś herbatę lub kawę, ale mogę powiedzieć, że rynek już na mnie zrobił wielkie wrażenie. Na pewno to będzie wspaniały dzień. Jak piszą źródła, rynek był już wytoczony w XIII wieku. Tu przy rynku znajduje się plac solny. Wcześniej znajdował się tu wielki plac targowy. Warto jeszcze dodać, że rynek jest jeden z rynków największych w Polsce, rynek we Wrocławiu. Jego powierzchnia zajmuje około 40 tysięcy metrów kwadratowych. Jak widać, naokoło całego rynku mamy stoiska. Z różnymi wyrobami świątecznymi. Można zakupić lokalne produkty. Tutaj mamy czapki, rękawiczki. Wędlina jest. Wszystko bardzo smacznie wygląda. Że takie jarmarki świąteczne to jest super sprawa. Właśnie na ryneczku we Wrocławiu mamy stoisko Niebo w Gębie. Bardzo sympatyczna pani,
proszę powiedzieć, jakie tu produkty mamy? Jakieś miody, widzę. Nie mamy miodów, mamy na naturalnych składnikach dodatki do dań, do deserów, aha, konfiturki. Wszystko robione w małej manufakturze przez panią Agnieszkę. Aha. Jest to, że tak powiem, wymysł z racji COVID-a, ponieważ COVID ją zaskoczył, zajmowała się wcześniej tworzeniem imprez masowych, ale lubiła mieszać w garach, więc tak zamieszała, że powstało niebo w gębie. To super sprawa, trzeba coś później... Mamy produkty na naturalnych składnikach, aha, na świeżych składnikach, bez żadnych substancji ulepszających. Także ja zapraszam pana do degustacji, tak, będzie można ocenić. Można skosztować. Zapraszamy na niebo w gębie. Zapraszam. Na stoisko we Wrocławiu. Dziękuję. Tak na każdych jarmarkach dla dzieci również są atrakcje, karuzele. Przepiękna choinka, jak widać, z tyłu. Która również dodaje blasku temu miejscu. Czujemy święta właśnie i o to chodzi. Oczywiście, gdzie się możemy znajdować? Urząd Miejski we Wrocławiu. Rynek jest naprawdę, ja mówiłem wcześniej, dużych rozmiarów. Znajduje się tutaj około 60 kamienic kolorowych, które mają swój styl, swoje ozdoby, płaskorzeźby. No i rzeczywiście na rynku wrocławskim możemy się poczuć jak w okresie średniowiecza. Mogę powiedzieć, że jest tu bardzo klimatycznie. Właśnie z innej strony warto zobaczyć, jaki ratusz jest dużych rozmiarów. Wcześniej urzędowali tu władze miasta. Odbywały się tu posiedzenia Rady Miejskiej we Wrocławiu. Symbolami miasta oczywiście są krasnoludki, krasnale, których jest tutaj ponad 300. Tutaj jest właśnie wejście do Muzeum Historycznego we Wrocławiu, które znajduje się w ratuszu. Oczywiście również można się dowiedzieć o historii tego miejsca. Ja nie będę wchodził, bo nie mam na tyle czasu. Pokażę na ten wspaniały jarmaczek. Tutaj jeszcze mamy krasnale. Oczywiście krasnale są symbolem miasta. Bardzo dużo jest tych krasnali tutaj, tych figurek, które są przyjazne dla ludzi. Tutaj mamy kolejne stoiska. Można połączyć dwie sprawy w jednym, czyli zwiedzanie, przy okazji pochodzić po jarmarku świątecznym. Znowu kolejna atrakcja, taka miła pani robi zdjęcia takim aparatem. Zaraz sobie zrobię zdjęcie. O, proszę bardzo. No tutaj pani zrobiła mi zdjęcie. Stary Wrocław, zapraszamy wszystkich.
serdecznie. Super. W ratuszu właśnie jesteśmy przy jednej z najstarszych lokali w Europie. Piwnica Świdnicka, 1273 rok. Spróbuję później wejść do środka. Tutaj mamy menu, na przykład Pajda Steben 17, stek z polingwicy o 149, zupy, żur na naturalnym zakwasie 24. To tak to wygląda. Gęsie pipki, ciekawa potrawa, 37 zł. Na pewno piwnica ma swój klimacik. Tutaj przed samym wejściem do ratusza mamy wytoczony herb miasta Wrocławia. Data wytoczenia 1997. Ciekawostką jest, skąd pochodzi sama nazwa Wrocławia. Otóż prawdopodobnie od księcia Wracisława, księcia czeskiego za czasów panowania Czechów w tym okresie. Choinka naprawdę super się prezentuje. Mamy krasnali, renifery, pamiątkowe zdjęcia oczywiście. Czuć te święta, czuć. Od strony południowo-zachodniej części rynku przylega plac Solny. Mogę powiedzieć, że wcześniej tutaj był plac targowy, handlowano solą, która była sprowadzana z Bochni. Znajdują się również stare kamienice. Mogę powiedzieć ogólnie, że kamieniczki nadają klimat średniowieczny Starym miastu. Jest również dużo stoisk. W samym centrum Placu Solnego mamy taki klimatyczny domek, kawiarnia czy restauracja. Można sobie tutaj wypić kawę, coś zjeść. Zaraz tu je zobaczyć do środka. Obstrojony bombkami. Tutaj pokażę, jak wygląda Plac Solny z góry. Naprawdę jest bardzo dużo atrakcji. Pokażę, jak wygląda z innego poziomu. Z tyłu widać ratusz. Bardzo jest dużo ludzi, turystów. Wiadomo, że są święta.
do tego jeszcze sobota. Taki widok, czy mamy z tego domku z góry na plac solny. Jak widać, mogę powiedzieć, że to jest wspaniały dzień, wspaniała sobota przedświąteczna. Kiermasz świąteczny jest dość duży, na pewno będzie bardziej klimatycznie wieczorem, ale polecam miasto Wrocław. Zapraszam do dalszego oglądania. Właśnie na placu solnym zakupiłem sobie osypka z żurawinką. O, proszę bardzo. Bardzo dziękuję panu. Cena 5 zł, polecam. No, właśnie sobie zakupiłem czekoladę na gorąco. Trzeba się czymś ogrzać. Klimacik, jak nie wiem. Warto również pamiętać w czasie świątecznym o ludziach samotnych, bezdomnych. Każdy w życiu ma inny los. Ale jest to bardzo ważne. Przede wszystkim, jak mówiłem wcześniej, warto myśleć pozytywnie, dążyć do celu, spełniać swoje marzenia. Ja sobie teraz ciepłą czekoladkę piję. Święta są wspaniałe. Bardzo dobre. Bardzo dużo jest figurek krasnali we Wrocławiu. Każdy krasnal coś oznacza. Są przyjazne dla ludzi. Takimi przewodnikami po Wrocławiu. Mają swoje znaczenie. Jak również swój przekaz. Można powiedzieć, Wrocław miastem krasnali. Jest ich podobno ponad 300. No właśnie dojechaliśmy do apartamentu we Wrocławiu, Komuny Paryskie 19. Jak widać, stare budynki. Zobaczymy apartament. Tak to mniej więcej wygląda. Właśnie znajdujemy się w apartamentach Radosława, w hostelu. Tak to wygląda recepcja. Właśnie ta się prezentuje, nasz hostel, hostel w Radosława. Pokoiki przygotowują, będą za 20 minut, a teraz idziemy coś sobie zjeść. Właśnie blisko apartamentów w Radosława znajduje się bar orientalny. Tutaj idziemy na jakiś posiłek.
czyli restauracja azjatycka, wietnamska. Tak to wygląda. O, tutaj mamy zestaw dań. Duży wybór. Kuchnia azjatycka. Coś tam na pewno wybierzemy. No, jesteśmy głodni. Sylwia sobie wzięła ryż smażony z cielęcinką. Wietnamska restauracja, smacznego. Tak to wygląda. Bardzo duże danie, koszt 25 zł. To smacznego życzę. Dziękuję. No, ja sobie zamówiłem kalmary, do tego ryż, suróweczki, frydeczki. Że naprawdę duże porcje. Życzymy sobie smacznego. No, jesteśmy już po posiłku. Mogę powiedzieć, że bardzo duże dania były. Teraz idziemy się rozgościć w pokoju, w pokojach. Jesteśmy 4 osoby. Ja ze Sylwią, siostra ze szwagrem. Mamy cały apartament, tu im się go pokażę. No. Mieszkamy w pokoju 504. Tak wygląda hotel, pokój hostelu, apartament. Na 4 osoby wystarczy, nie? Czyściutko, fajnie tutaj łóżko. Rogóweczka, telewizor, duża kuchnia, garderoba, szafa. Że jak się Sylwia podoba ten apartament? Mamy dwie bramki, no, do tej pory i jedną asystę. No jeszcze tutaj bramka na 5:1. Taki widoczek mamy. Tutaj znów dwójkowa współpraca między Ramosem. Wiadomo, że od miasta jesteśmy. Faktycznie widzimy, że każdy atak po 3 kilometrów. Tak wygląda łazienka w hostelu Bratysława. Przysiutko, kabina. To jest naprawdę super. Na 4 osoby w sam raz. Koszt apartamentu na 4 osoby z pieskiem 270 zł. Że cena nie jest wysoka. Dojazd bliski. Można dojechać samochodem czy tramwajem. Tak to mniej więcej wygląda. Apartamenty w Bratysławie. Tu przy parku mamy makietę, jak wyglądał zamek piastowski, który był drewnianym grodem. Wiadomo, że w Wrocławiu panowali książęta piastowcy, piastowie śląscy, którzy dużo wnieśli dla powstania Polski. A my idziemy sobie w kierunku rynku. Pochodzić trochę po kiermaszu. Od hotelu mamy tylko około 2 km. Że fajny spacerek. Czyli pokażemy jarmark świąteczny wrocławski wieczorem. Pani gra na skrzypcach, kolędy polskie. My się kierujemy w stronę rynku. Znowu jesteśmy na rynku we Wrocławiu. Zapraszamy na wieczorny spacer. Świąteczny spacer. Kolędy, pierdoły. Bardzo jest dużo ludzi. Pokażę, jak wygląda katedra oświetlona. Proszę zobaczyć te stoiska wszystkie. Masa ludzi.
miody, bombki jak widać. Miody 45 zł, takie ceny są. Taki wiatraczek, renifery, stoiska z ciepłymi napojami, można coś jeść. Bardzo dużo jest tych stoisk. Ja mówiłem wcześniej, wieczory to zupełnie inaczej wygląda. Klimacik, jak nie wiem. Właśnie zakupuję hałwy migdałową i pistacjową. Znaczy baklawy, przepraszam, hałwy tutaj są. Na pewno będą smaczne. Numer 6 znajduje się na rynku Muzeum Pana Tadeusza. Można zobaczyć, jak jest utworzona scenizacja cieni w oknach z tamtego okresu. Czyli historia Adama Mickiewicza lektury, która była obowiązkowa w szkole. Tak wyglądają klimatyczne uliczki przy rynku. Jest ich około 10-11, którymi można dojść do samego rynku. No właśnie zakupuję pasoczki malinowe za 13 zł, biorę te duże, proszę bardzo. Dodam paragon, ale masz. Dużo soku, jest 100% soku, tak? Nie. Cena super jest na jarmarku we Wrocławiu, zapraszamy na soczki malinowe. No i właśnie na ryneczku we Wrocławiu, w tej świątecznej atmosferze kończymy naszą opowieść jarmarku świątecznego. Pokazaliśmy trochę zabytków. Był to wspaniały dzień. Tak, bardzo klimatycznie, świąteczny nastrój. Warto tu przyjechać. Bardzo jest dużo stoisk. Naprawdę polecam. Ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Ale wspaniałe miejsce. Przede wszystkim życzymy wszystkim zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.